wórek komunalny, który będzie realizowany od 2021 roku do 2024 roku. Są z nami goście, prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk, pan Rafał Guzowski, wicedyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji, pan Sebastian Wolszczak, wicedyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej. Jest z nami również pani dyrektor Zarządu Zasobu Komunalnego, pani Anita Białowąs. Również pani prezes Wrocławskich Mieszkań, Monika Tendaj-Bielawska. Witamy również bardzo serdecznie panią Agnieszkę Imielę-Sikorę, przewodniczącą Zarządu Osiedla Przedmieście Oławskie, czyli w miejscu, w którym się dzisiaj znajdujemy. Oddaję głos panu prezydentowi. Bardzo dziękuję, że państwo przyjęliście zaproszenie. Wrocławskie podwórka, mam na myśli te podwórka szczególnie pomiędzy tą starą kamieniczną zabudową, podwórka komunalne, a jest ich we Wrocławiu blisko 1000, są z całą pewnością niezwykłym zasobem, ale i niezwykłym wyzwaniem. Chcemy się z tym wyzwaniem w latach kolejnych intensywniej zmierzyć. W ciągu ostatnich 2 lat udało się wyremontować w bardzo różnym zresztą zakresie 25 podwórek. Przeznaczyliśmy na to kwotę 30 milionów złotych. To robią nasi zarządcy, zarówno Wrocławskie Mieszkania, jak i Zarząd Zasobu Komunalnego. No i tym razem przygotowaliśmy kolejny pakiet podwórkowy. Te podwórka, które zaplanowaliśmy, a jest to 36 podwórek i to są, chcę państwu powiedzieć, podwórka w bardzo różnych częściach miasta, bo są i podwórka na Nadodrzu, na Ubinie, na Przedmieściu Oławskim, na którym się znajdujemy, na osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek, na Starym Mieście, na Placu Grunwaldzkim, na Szczepinie, na Gądowie, na Tarnogaju. Także tych unikatowych podwórek, które, tak jak powiedziałem, stanowią niezwykle cenny zasób, ale jednocześnie duże wyzwanie, mamy na terenie miasta bardzo dużo. Chcemy w kolejnych 3 de facto latach zrobić 36 modernizacji. Przeznaczymy na to ponad 60 milionów złotych. Powiedzmy w bezpośrednim sąsiedztwie tych podwórek, czyli tymi bezpośrednimi beneficjentami tych naszych działań rewitalizacji będzie prawie 25 tysięcy mieszkańców. Te zakresy też będą bardzo różne. Różne są wielkości tych podwórek. No, akurat znajdujemy się na podwórku wszystkich mieszkańców. To jest podwórko, o rewitalizację którego zabiegali sami mieszkańcy bardzo, bardzo mocno. O tym za chwilę jeszcze Sebastian będzie opowiadał, ale także zwróciłbym państwa uwagę na fakt, że przy rewitalizacji takich miejsc napotykamy bardzo wiele trudnych technicznych i własnościowych uwarunkowań. Tak? Tutaj będzie trzeba dokonywać wydłużeń garaży, trzeba będzie robić odwodnienie, zanim dopiero przejdziemy do tego, z czego później się cieszymy i z czego później korzystamy. Tak? Czyli z alejek, z oświetlenia, z placu zabaw, z miejsc parkingowych, ale także z zieleni. To jest zresztą także pewne wyzwanie, ale z którym radzimy sobie poprzez fakt wprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, bo różni mieszkańcy mają, powiedzmy, różne oczekiwania wobec tych rewitalizowanych przestrzeni. My próbujemy w trakcie konsultacji społecznych te oczekiwania jakoś zderzyć z sobą i wypośrodkować, jakoś uwspólnić, tak aby wszyscy byli zadowoleni. Choć jak państwo zdajecie sobie sprawę, jeżeli coś się uwspólnia, jeżeli szuka się tego, powiedzmy, kompromisu, to może zdarzyć się tak, że nie wszyscy zawsze do końca będą z niego zadowoleni. No ale taki jest miasto. Tutaj trzeba szukać tych wspólnych mianowników. Tak więc startujemy. Niektóre z tych podwórek, z tej puli 36 podwórek rozpoczniemy w tym roku i skończymy jeszcze w tym roku, ale niektóre, tak jak to, na które trzeba będzie wydać prawie 5 milionów złotych, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 4700. No tutaj ten zakres działań jest tak duży, że oczywiście zajmie nam to zdecydowanie więcej. Także mam nadzieję, że no jest tak, a będzie właśnie widać tutaj na tych obrazkach, będzie zieleń, będzie komunikacja wewnętrzna, będzie odwodnienie terenu. Przy okazji oczywiście opracujemy nowe miejsca na zbiórkę odpadów. Tam, gdzie to jest możliwe, będą to miejsca zbierania odpadów podziemne albo półpodziemne. Tak, aby już wszystko na takim podwórku
no, było i w pełni funkcjonalne i przede wszystkim estetyczne. Także ja za to wszystko bardzo dziękuję. Zapraszam teraz pana dyrektora Rafała Guzowskiego, który opowie kilka zdań na temat kryteriów doboru takich podwórek. Szanowni Państwo, tak jak już wspomniał, główny element to są konsultacje społeczne z mieszkańcami. Uczestniczą w nim rady osiedli, zarządy osiedli oraz sami mieszkańcy. Najczęściej odbywają się one właśnie na podwórkach. Często w czasie tych konsultacji sprzeczne interesy muszą być ze sobą zgodzone, bo jedni mieszkańcy chcieliby mieć miejsca parkingowe, inni chcieliby mieć zieleń, jeszcze inni chcieliby mieć plac zabaw albo jakiś teren do uprawiania sportu. Trzeba te wszystkie interesy pogodzić.